Dzień dobry, witam Państwa. Staram się tak w miarę szybko przejść przez materiał. Więc jako wprowadzenie, chciałbym tutaj posłużyć się kilkoma takimi najbardziej głośnymi przykładami użycia materiałów wybuchowych do wywołania katastrof lotniczych, czyli zamachu nad Lockerbie, gdzie ładunek wybuchowy o masie, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tą masę, bo ona będzie w późniejszej części referatu dosyć ważna. 0,3 kg ukryto w radiomagnetofonie, który znalazł się w bagażu i w luku bagażowym. Wybuch bomby w luku bagażowym samolotu Swissair 23 lutego 1970 roku i katastrofa samolotu Air India 23 czerwca 85 rok, bomba ukryta w radiu. Czyli to są takie najbardziej typowe przykłady użycia materiału wybuchowego do wywołania katastrofy lotniczej. Jakie są skutki wybuchu na dużej wysokości? A więc wybuch powoduje rozsadzenie kadłuba. To jest konstrukcja cienkościenna, więc w tym momencie, jeżeli dochodzi jeszcze do tego różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem samolotu a ciśnieniem, które panuje na zewnątrz, na wysokości przelotowej, więc w tym momencie jest to jeszcze dodatkowy czynnik destrukcyjny. I on powoduje w efekcie zniszczenie samolotu, rozkawałkowanie go w powietrzu, co zresztą mieliśmy przykład jeszcze oficjalnie niepotwierdzony ostatniego wypadku rosyjskich linii lotniczych. Ale również wypadki, akurat to nie był zamach, tylko to był wypadek z użyciem materiałów wybuchowych, które zostały po prostu umieszczone we wnętrzu samolotu, wydarzył się na ziemi. I było to w Kolumbii. Samolot należał do policji kolumbijskiej. W trakcie wchodzenia pasażerów przypadkowo prawdopodobnie jeden z policjantów odbezpieczył granat. Wybuch tego granatu spowodował takie zniszczenie. To był tylko jeden granat. Tak to wygląda z boku. Tutaj mamy też skalę człowieka. I co istotne w tym wszystkim, to wrócę właśnie do tego, co się zdarzyło nad Lockerbie. Siła wybuchu granatu, gdzie masa ładunku wybuchowego średnio, to jest od 60 do 150 gram, powoduje takie zniszczenia. To jest skala zniszczeń. Do czego zmierzam? W przestrzeni medialnej swego czasu, jeszcze zaraz po zdarzeniu w Smoleńsku, kiedy pojawił się temat użycia materiału wybuchowego, pojawiły się tego typu opinie, jak ktoś mógł wnieść bombę na pokład samolotu, jak to w ogóle możliwe, przecież trotyl to nie jest coś, co można tak sobie przenieść. Proszę Państwa, żeby wywołać duży skutek, nie potrzeba bardzo dużej ilości, 60 do 150 gram. To można to sobie porównać, nie wiem, do połowy szklanki, tak? To jest mniej więcej taka wielkość. Czy można umieścić ładunek wybuchowy na pokładzie samolotu tak, aby nie został wykryty przez służby kontroli pirotechnicznej? Oczywiście mamy przeciwdziałanie. Mamy przede wszystkim kontrolę bagażu, który ma zostać umieszczony w samolocie. Mamy kontrolę samego samolotu pirotechniczną, w tym wnętrza kabiny oraz konstrukcji. I mamy kontrolę osobistą lecących pasażerów. Czy te kontrole są skuteczne we współczesnym świecie? Oczywiście nie są. Z tego względu, że nadal mamy wypadki z użyciem materiałów wybuchowych i udaje się zamachowcom tego typu materiały umieścić. Przykład z czerwca tego roku, który był w Polsce. O godzinie 7:50 funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Warszawie Modlin otrzymali informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. I tutaj mamy przykład, jak wyglądała kontrola pirotechniczna samolotu. Dokonano przeszukania pokładu oraz luku bagażowego. Do przeszukania wykorzystano dostępne środki w postaci psa służbowego na materiały wybuchowe oraz sprzęt specjalistyczny. To teraz jest pytanie, co by było, gdyby dany materiał wybuchowy został umieszczony w innym miejscu?
Czyli nie na pokładzie samolotu, nie w luku bagażowym, tylko w innym miejscu, znajdującym się poza zasięgiem i poza bezpośrednim dostępem osób, które taką kontrolę, taką czynność przeprowadzają. Jaka jest skuteczność tego typu kontroli pirotechnicznej? Każdy z użytych środków zabezpieczenia może być nieskuteczny wobec celowego i zamierzonego działania osób trzecich. Pamiętajmy, że jeżeli jest przeciwdziałanie, to jest również działanie, które ma być przeciwstawne temu przeciwdziałaniu. W tym momencie osoby myślą, w jaki sposób ominąć te zabezpieczenia, żeby dokonać konkretnego czynu. Ilość, to o czym mówiłem na samym początku, ilość materiału wybuchowego wystarczające do spowodowania bardzo dużych zniszczeń jest z reguły bardzo niewielka. Luki w ochronie pirotechnicznej. Proszę Państwa, no z tego, co udało mi się przeanalizować, to podstawową luką jest możliwość i czas dostępu do samolotu osób nieuprawnionych. I mamy tutaj jakby dwie takie możliwości. Dostęp ograniczony. Przy dostępie ograniczonym próba umieszczenia ładunku wybuchowego umieszczonego na przykład w bagażu, który zostanie dostarczony na pokład samolotu, jako bagaż podręczny, jako bagaż umieszczony w luku bagażowym, więc obszar poszukiwań mamy zawężony. Ten obszar poszukiwań ogranicza się rzeczywiście do takiej kontroli, jaką mogliśmy mieć ostatnio w 2015 roku w czerwcu. Natomiast jeżeli potencjalny sprawca dysponuje możliwością dostępu nieograniczonego, a więc w tym momencie nie tylko ten dostęp jest możliwy do wszystkich możliwych elementów samolotu, ale także dysponuje konkretnym czasem, również w pewnym sensie nieograniczonym, więc w tym momencie on jakby wygrywa tą walkę ze służbami, które kontrolują i mogą uchwycić ten moment umieszczenia. Przy dostępie nieograniczonym lokalizacja materiału wybuchowego poza zasięgiem bezpośredniej detekcji urządzeń służących do wykrywania materiałów wybuchowych lub poza zasięgiem bezpośredniego dostępu lub przeszkolonych psów. Dowolność miejsca umieszczenia materiału wybuchowego uzależniona jest od planowanej skuteczności, czyli to potencjalny sprawca planuje, co on chce osiągnąć i w jakiej sytuacji chce to zrobić. Zastosowanie środków mogących uniemożliwić lub utrudnić identyfikację materiału wybuchowego po użyciu. To jest też bardzo istotne z tego względu, że potencjalny sprawca zakłada, że plan w jakiś sposób może mu się nie udać, tak? Albo że wykonanie tego planu będzie się wiązało z takim śledztwem, które wykryje pochodzenie danego materiału wybuchowego. I teraz myśląc tokiem sprawcy, on będzie szukał sposobności, żeby ukryć swój zamiar albo ukryć swoją tożsamość. I jak może utrudnić? A więc tak, może użyć materiałów wybuchowych w postaci mieszanek, których substancje składowe pozostawiają nietypowe ślady powybuchowe. Więc tutaj mówimy o materiałach tak naprawdę, które mogą być mylone z powszechnie stosowanymi substancjami chemicznymi albo być tożsame, czy powiedzmy udział ich może być tożsamy w przypadku użycia w innych tego typu, czy innych wyrobach, tak? Czyli jeżeli mówimy tutaj na przykład o wtalanie diizobutylu, który jest plastyfikatorem używanym do, powiedzmy, do tworzyw sztucznych, ale również używany jako plastyfikator do materiałów wybuchowych, jest to no, znakomity przykład takiej sytuacji. Również to są substancje używane w absorbentach rozlewu paliwa. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ziemię okrzemkową, która jest do tego celu używana, a która zawiera również pewne substancje, czy powiedzmy pewne pierwiastki, których wykrycie nie będzie jednoznacznie świadczyło o tym, że jest to na przykład materiał używany w materiale wybuchowym. Teraz tak, kolejnym utrudnieniem jest miejsce umieszczenia urządzeń pirotechnicznych, ponieważ one mogą w przypadku nieograniczonego dostępu znajdować się w miejscach hermetycznych, w hermetycznie zamkniętych przestrzeniach. Mogą to być zbiorniki płynów hydraulicznych, mogą to być zbiorniki gazu neutralnego, tutaj to jest bardzo istotne,
do tworzenia poduszki gazowej w zbiornikach paliwa. Dlaczego mówię istotne? Bo akurat tutaj jeszcze można użyć w przypadku samolotów pasażerskich tego typu jak Tupolew. Sama konstrukcja instalacji gazu neutralnego no, bardzo sprzyja temu, żeby tam właśnie zadziałać, żeby tam móc umieścić na przykład jakiś niewielki ładunek pirotechniczny, ponieważ odpalanie systemu tej poduszki i wyzwolenie przejścia tego gazu neutralnego, w tym przypadku dwutlenku węgla, do zbiornika odbywa się na zasadzie odpalenia naboju pirotechnicznego. Czyli już w samej konstrukcji tego zbiornika jest nabój pirotechniczny. Tak? Więc zamiana takiego naboju pirotechnicznego na ładunek większej mocy powoduje wiadome skutki. I kolejną rzeczą jest malowanie elementów samolotu. Dodatkowe substancje organiczne, rozpuszczalniki farb zawierające węglowodory, plastyfikatory również, mogą, wprowadzając je do przestrzeni podlegającej kontroli, mogą one też wyniki badań potencjalnych fałszować. Dostęp do polskiego TU-154 określam jako nieograniczony w Samarze. Więc w tym momencie ten samolot tak naprawdę został rozebrany na części, zostały zdjęte skrzydła, zostały zdemontowane silniki. Z tego co wiemy, był brak należytego zabezpieczenia przez stronę polską. Więc tutaj była również nieuzgodniona ze stroną polską obecność na pokładzie dziennikarzy rosyjskich. Także w tym zakresie ja uznałbym, że dostęp do polskiego samolotu można uznać jako nieograniczony w tym momencie. Znowu wracając do tego, jakiego materiału potencjalny zamachowiec może użyć w przypadku, jeżeli chce wykonać swój cel. Więc generalnie jest to dedykowane zastosowaniem, tak? Czyli jeżeli chce osiągnąć określony maskowany skutek, to nie powinien używać materiału o dużej sile działania. Tak? To musi być materiał, który spowoduje określony skutek w postaci destrukcji istotnych elementów samolotu. Istotnych elementów, które po prostu spowodują dalszą jego destrukcję, katastrofę. Plus do tego dochodzi celowość wyboru określonego rodzaju materiału wybuchowego, zdeterminowane możliwością jego wykrycia przed lub po zamachu, o czym mówiłem wcześniej. Materiały wybuchowe, w tym przypadku o zastosowaniu militarnym, zawężają grupę możliwych sprawców ze względu na utrudnioną do nich dostępność, a także na oznaczenia. To znaczy łatwiej jest zidentyfikować materiał wybuchowy militarny i pójść tym tropem i odszukać, skąd ten materiał się znalazł, ponieważ większość współczesnych materiałów wybuchowych posiada znaczniki chemiczne. Między innymi jednym ze znaczników chemicznych jest nitrogliceryna. Materiały wybuchowe o zastosowaniu cywilnym, jest znacznie większa do nich dostępność. Możliwość jest tworzenia mieszanek o specyficznych właściwościach, które są stabilne. To nie są typowe, powiedzmy, kojarzone z dynamitem, tak? Rzeczy niestabilne, które mogą gdzieś tam wybuchnąć przypadkowo, one są stabilne. To są mieszanki na przykład stosowane w górnictwie, które mają tą charakterystyczną cechę, że można regulować siłę wybuchu poprzez stosowanie odpowiedniego składnika, który tą siłę będzie regulował. I są to właśnie, tak jak powiedziałem, mieszanki dla górnictwa. Inne skutki to powstawanie produktów powybuchowych, specyficzne, specyficzny bilans tlenowy, od którego na przykład zależy obecność karboksy hemoglobiny we krwi ofiar. Jeżeli znajdzie się tą karboksy hemoglobinę, to już możemy coś stwierdzić, domniemywać, że ten bilans tlenowy jest o określonym rodzaju i charakter zniszczeń, które wywołują. Cechy. Powinien być niezawodny w użyciu i trwały. Powinien być przewidywalny w działaniu i sile detonacji. Powinien mieć te parametry, dzięki którym trudno będzie zidentyfikować. I ich użycie może być identyfikowane ze skutkami innego rodzaju.
czyli na przykład skutki mogą być podobne do wybuchu par paliwa. Więc najtrafniejsze mają z takiego logicznego punktu widzenia zastosowanie mieszanki wybuchowe zbliżone do górniczych materiałów wybuchowych o sile eksplozji porównywalnej na przykład z wybuchem oparów paliwa. Substancje powybuchowe powinny być szybko i łatwo degradowalne, łatwe do usunięcia powszechnie stosowanymi metodami, na przykład zmywanie z użyciem pary i detergentów. To jest doskonały sposób. Lub występować w wielu innych powszechnie stosowanych substancjach chemicznych. Jakie substancje znaleziono? Znaleziono zawartość wapnia krzemu, ftalany etylu, butylu, które są używane również do formowania sproszkowanych materiałów wybuchowych, ślady trotylu, ślady nitrogliceryny. I również znaleziono RDX, czyli heksogen. Natomiast co znowu poszło w media? Media poszło, że akurat w artykule Rzeczpospolitej wypowiadał się pułkownik Leszek Artemiuk, że trotyl i nitrogliceryna nie występują razem. Że generalnie w praktyce zamachowej nie stosuje się takich substancji, że on się z tym nie spotykał. Nitrogliceryna może ona być oczywiście składnikiem jakichś tam mieszanek, ale generalnie, a jednak występują. Czy występują przynajmniej z tego, co udało mi się znaleźć, a jest tego zapewnie więcej, bo to jest akurat polski producent. W przypadku karbonitów węglowych, to są materiały górnicze, bardzo stabilne, gdzie występuje typowa mieszanka trotylu, nitrogliceryny, azotan amonu, chlorek sodu, dinitrotoluen, nitroglikor w jednym przypadku i mączka drzewna. I to są, proszę Państwa, bardzo stabilne materiały wybuchowe. Oczywiście ten skład może się różnić w przypadku różnych producentów i tam mogą być różne proporcje, różne inne materiały zamienne. Tutaj akurat chlorek sodu działa jako spowalniacz. Im więcej go jest, tym siła wybuchu jest mniejsza. Skąd mógł się równolegle wziąć heksogen? Ano z prostej przyczyny, że heksogenu używa się w zapalnikach. Więc zapalniki, tutaj podałem przykład z firmy Nitroerg, zapalnik elektryczny skalny, natychmiastowy, pojedynczy zapalnik zawiera 1,3 heksogenu. Co potwierdza praktyka zamachu? Rzeczywiste dane o zamachach z użyciem ładunków wybuchowych, oprócz militarnych. Oczywiście tu nie mówimy o zamachach tylko na samoloty, tylko mówimy również o zamachach innego typu. Używano całego spektrum materiałów wybuchowych, domowej roboty, robionych przez chemików i środki były bardzo różne, czyli tutaj mówimy o natlenku acetonu, ANFO, mieszanina środków używanych w rolnictwie, nawozów sztucznych. Możliwość wybuchu par paliwa. No ja chciałbym tutaj powiedzieć tak, chciałbym wykluczyć, już kończąc, chciałbym wykluczyć w tym momencie wybuch par paliwa, ponieważ nafta lotnicza jest paliwem bardzo stabilnym i jedynie w jednym przypadku, ja może szybciutko, jedynie w jednym przypadku tworzy odłamki. Ten wybuch spowodowany siłą wybuchu pary paliwa. To jest wybuch, kiedy dojdzie do przegrzania cieczy w zbiorniku zamkniętym, wzrostu jego ciśnienia, nagłego uwolnienia par i ich zapłonowi. W tym przypadku wybuch, to jest detonacja. W tym przypadku jest bardzo silna, tworzy odłamkowanie. W pozostałych przypadkach jest to deflagracja. Jest to spokojne spalenie, które nie doprowadza do tak drobnego rozkawałkowania elementów zbiornika, w którym się znajdzie. Czy prawdopodobne było to w Smoleńsku? No nie, nie było to prawdopodobne, ponieważ sama temperatura powietrza to było około 0 stopni. Nie było czynnika, który by spowodował długotrwały wzrost ciśnienia, czyli nie było podgrzewania tego zbiornika w żaden sposób. Nie można było podgrzać zbiornika przez, nie wiem, pół godziny, żeby on tam, powiedzmy, nasycił się parą, doszło do odpowiedniego ciśnienia. Było to po prostu niemożliwe. Pożar.
Doszło do pożaru, ale był bardzo krótkotrwały, więc to świadczy o tym, że tego paliwa również było bardzo mało. Samo gaszenie trwało około 5 minut, jak podają raporty rosyjskie. I teraz tutaj ostatni już jakby etap, to jest tak, w jaki sposób możemy ocenić, czy mogło dojść do wybuchu, czy nie. Ja tu posłużyłem się taką tabelą Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej Stanów Zjednoczonych, które wskazuje, że cechy charakterystyczne dla wybuchu par cieczy i materiałów wybuchowych. Generalnie różnice są bardzo istotne i wskazują w jakich przypadkach dochodzi do konkretnych cech. Czyli przykładowo niski poziom zniszczenia występuje w przypadku wybuchu par cieczy prawie zawsze, natomiast w przypadku materiałów wybuchowych czasami. Co oznacza, że najczęściej jest to wysoki poziom zniszczenia. Tak, możemy przejść przez tabelę, oczywiście ona będzie dostępna później w materiale już drukowanym. Inne cechy wybuchu, mówimy o przeciążeniach. Charakterystyczne przeciążenie, takie jakie było opisane, no niestety nie było możliwe. Natomiast podobny zakres przeciążeń występował podczas badań poligonowych pojazdów opancerzonych. Na skutki wybuchów min lądowych. Przeciążenie na kręgosłup, na biodra wynosiło około właśnie 100 g. Odłamki. Cechą charakterystyczną jest powstawanie odłamków. Mamy materiał porównawczy. To jest element znaleziony w Smoleńsku z prezentacji profesora Obrębskiego. Tu mamy bombę z Bostonu. Analiza frakcji wymiarowej. Więc to jest kolejny etap, na którym możemy sprawdzić, czy te odłamki, które zostały znalezione w Smoleńsku i tutaj jakby z tych prac archeologów, możemy przypasować do konkretnej frakcji wymiarowej. To jest bardzo istotne, ponieważ takie badania również prowadzono. To jest badania nad frakcją wymiarową Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie była przeprowadzona analiza sitowa odłamków bomby. I wrócę. A to jest analiza wielkości frakcji znalezionych w Smoleńsku. To jest tylko przykład oczywiście. Możliwości badawcze cech wybuchu. Więc generalnie stworzenie tabeli, w której zrobimy sobie zdarzenie lotnicze, które będziemy mogli porównać. Porównywalne zdarzenie lotnicze i cechy, które będziemy mogli porównać, tak? Czyli liczbę znalezionych fragmentów, to jest typowe opracowanie statystyczne. Tego nikt tak naprawdę nie zrobił. Tego nikt tak naprawdę nie zrobił. Owszem, możemy się posługiwać takimi ogólnie widocznymi rzeczami i porównywać określone wypadki lotnicze, ale tak naprawdę w każdej cesze powinniśmy to zrobić. Bardzo proszę. I tutaj mamy prawdopodobieństwo wystąpienia, stworzenie macierzy, podobnie jak to jest, jak to było zrobione w tabeli amerykańskiej, czyli stworzenie takiej samej macierzy dla poszczególnych cech wybuchu, które są tutaj przedstawione, i wystąpienie tego prawdopodobieństwa w określonych typach katastrof lotniczych. Także myślę, że to jest materiał na pracę kolejną. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.